Jeżeli jest jakaś saga, którą darzę bezkrytyczną wręcz atencją, są to Gwiezdne Wojny. Może trochę przesadzam, jednak margines tego, co mogę wybaczyć produktom z tym właśnie logiem, jest dosyć spory. Nawet nową trylogię lubię i traktuję ją jako grzeszną przyjemność. Swego czasu marka ta stała nieźle na rynku gier, dając światu naprawdę wiele niezłych pozycji. Niestety ostatnio w tej kwestii panuje posucha, tak więc trzeba cofnąć się w przeszłość, do roku 2003, i przypomnieć sobie o pierwszej grze RPG z tego uniwersum, a jednocześnie jednej z najlepszych gier RPG wszechczasów. Cześć, Arasz z tej strony, opowiem wam dzisiaj o grze Star Wars Knights of the Old Republic. Na potrzeby marki firma LucasArts zaadaptowała praktycznie każdy gatunek growego świata. Mieliśmy więc strzelanki, strategie, wyścigi, a nawet bijatykę, z czego ta ostatnia do udanych, lekko mówiąc, nie należała. Brakowało jednak RPGa, co było dosyć dziwne, ponieważ świat Gwiezdnych Wojen jest na tyle bogaty, że idealnie wręcz nadaje się na środowisko gry fabularnej. W końcu marzenia graczy zostały spełnione. Z Knights of Old Republic związane były wielkie oczekiwania. Pamiętam, że oglądałem zwiastun chyba kilkadziesiąt razy i poziom podekscytowania zawsze przekraczał bezpieczne normy. Rycerze Starej Republiki znacznie przewyższyli poziom oczekiwań i stali się jedną z ikonicznych produkcji tego gatunku. Praktycznie każdy element był w tej grze przemyślany, na swoim miejscu. Razem tworzyły one piękną całość, która trzyma się doskonale do dzisiaj. Ale może na razie skończę lanie miodu, bo oskarżycie mnie o bałwochwalstwo i przejdę do meritum, czyli do samej gry. Nie musicie obawiać się spoilerów, byłaby to największa zbrodnia wobec tych, którzy jeszcze w tą produkcję nie grali. Wydarzenia z Knights of Old Republic mają miejsce jakieś 4000 lat przed oryginalną trylogią Wojen Gwiezdnych. Oczywiście, jak to zwykle bywa, Republika jest w rozsypce. Zwycięska wojna z Mandalorianami obfitowała w wysokie straty, a na domiar złego powrócili Sithowie pod wodzą Dartha Revana i jego ucznia Malaka, byłych Jedi oraz dowódców wojsk Republiki. By przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, Zakon Jedi organizuje zasadzkę na Dartha Revana, którą wykorzystuje Malak, by objąć niepodzielną władzę nad Imperium Sithów. Akcja gry rozpoczyna się rok później, na pokładzie ściganego przez flotę Sithów republikańskiego statku Endar Spire, a my wcielamy się w rolę młodego oficera, który jeszcze nie wie, że od jego działań zależeć będzie los galaktyki. I tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Więcej zdradzać nie będę. Zresztą to jeden z najmocniejszych punktów Knights of Old Republic, o ile nie najmocniejszy. Historia jest tu absolutnie fenomenalna, angażuje gracza, zaskakuje spójnością i wnosi do uniwersum Gwiezdnych Wojen więcej świeżości niż prequele Lucasa. Mimo różnicy w okresie, Kotorowi udaje się oddać klimat kosmicznej przygody starej trylogii. Opowieść jest poważna, owszem, ale przy tym zachowuje do siebie sporo dystansu. Mamy tu dużo charakterystycznego dla pierwszych filmów humoru, niewymuszonego, może nie wyszukanego, ale na pewno nikt nie będzie nam tu bił po twarzy Jar Jar Binksem. Wszystko wydaje się być naprawdę naturalne. Postaci, które spotykamy na swojej drodze, są ciekawe oraz dobrze napisane. Przejmujemy się losem towarzyszy, którzy dołączają do naszej wesołej kompanii, staramy się zdobyć ich zaufanie, a wraz z postępem fabuły dowiadujemy się coraz więcej o ich przeszłości. Moim ulubieńcem jest Jolly Bindo, pustelnik, były Jedi, który postanowił pójść własną drogą. Wiecie, taki stary pierdziel z dobrym sercem. Śledzimy więc historię rycerzy Starej Republiki z zaciekawieniem, aż natrafiamy na fabularną bombę atomową. Oj tak, wielka tajemnica, wielki twist uderza w nas z siłą młotu pneumatycznego. Ja nie mogłem się pozbierać. Kotor może poszczycić się jednym z najbardziej szokujących momentów w historii gier komputerowych. Wiecie, podstawą dobrego zwrotu fabularnego jest jego wiarygodność. W momencie ujawnienia widz czy gracz musi mieć poczucie jego sensowności, a na barkach twórców spoczywa jego dobre uzasadnienie. Scenarzyści Kotora wywiązali się ze swojego zadania koncertowo. Wszystkie pozornie nieważne elementy układanki, na które nie zwracaliśmy uwagi mimo tego, że były nam podstawione pod nos, nagle wskakują na miejsce, a my próbujemy znaleźć zgubioną gdzieś na podłodze szczękę. Okej, zachwycam się fabułą, to może w końcu przeszedłbym do samego gameplayu. Rycerze Starej Republiki to RPG, w którym akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Razem z drużyną odwiedzamy kolejne planety, walczymy z przeciwnościami losu w postaci wszystkiego, co chce nas zabić, oraz wykonujemy powierzone nam questy.
RPG-owy standard, ale wykonany perfekcyjnie. Zaczynamy oczywiście od stworzenia postaci. Mamy do wyboru trzy klasy w wariancie męskim lub żeńskim. Są to żołnierz, zwiadowca oraz łajdak. Dopiero później, po kilku godzinach historii, wybierzemy między trzema klasami Jedi, które są swoistymi odpowiednikami swych poprzedników. Obrońcą, strażnikiem oraz negocjatorem. Żołnierz, jak sama nazwa wskazuje, jest postacią, której cechy skupiają się na walce dystansowej oraz broni białej. Z kolei łajdak to technologiczny kombinator, który zazwyczaj trzyma się z tyłu i używa przeróżnych trików, by zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. Zwiadowca to klasa środka. Podobnie jest z profesjami Jedi, tylko do technologii trzeba dodać jeszcze szeroki wachlarz mocy. Cały system RPG KOTORa opiera się na zasadach Advanced Dungeons and Dragons w edycji trzeciej. Oznacza to, że zdobywając poziomy, możemy wybrać postaci, atuty oraz umiejętności, które najlepiej pasują do jej klasy. Co 4 poziomy możemy również przydzielić jeden punkt do atrybutów. Siła, zręczność, charyzma, wszyscy wiemy, co to jest. Jak to w grach opartych na systemie lochów i smoków bywa, wszelkie statystyki służą jako modyfikatory do rzutów wirtualnymi kośćmi. Tyczy się to szczególnie walki, która w KOTORze jest absolutnie rewelacyjna. Jest jednocześnie taktyczna i niesamowicie dynamiczna dzięki kapitalnej choreografii pojedynków. Dzięki temu mamy wrażenie, że starcia toczą się w czasie rzeczywistym, mimo iż każda czynność wykonywana jest w miniaturach. Dostajemy też do dyspozycji aktywną pauzę, dzięki której możemy zaplanować kolejne działania naszych protagonistów, użyć umiejętności lub konkretnej mocy, które podzielone są na 3 rodzaje: neutralne oraz te przypisane jasnej i ciemnej stronie. Pamiętać też trzeba, że ekwipunek, np. ciężka zbroja, w dużej mierze ogranicza korzystanie z bardziej zaawansowanych mocy. Oprócz zadań głównych przyjdzie nam wykonać multum pobocznych questów. I w tym aspekcie należy się wielki plus dla BioWare'u, bo te naprawdę są interesujące. Owszem, znajdą się takie standardowe, które będą polegały na wyeliminowaniu jakiegoś zagrożenia, ale oprócz tego będziemy mogli na przykład rozwiązać zagadkę morderstwa, odnaleźć robota, w którym zakochała się jego właścicielka, będziemy mogli nawet pogodzić zwaśnione rodziny w questie wyraźnie inspirowanym historią Romea i Julii. Ważne jest też to, że zadania będziemy mogli wykonywać na wiele sposobów. W zależności od tego, jak postąpimy, oprócz punktów doświadczenia, zostaniemy nagrodzeni punktami jasnej lub ciemnej strony. Jest to jedna z pierwszych gier, które wprowadziły bipolarny system moralności. Możemy go krytykować, ale do świata Gwiezdnych Wojen pasuje jak ulał. Tym bardziej, że będziemy mogli też podejmować neutralne decyzje. Oczywiście wraz z postępem gry będziemy mogli opowiedzieć się albo po stronie Sithów, albo Jedi. Zaowocuje to innym zakończeniem dla każdej ze stron. Oprawa audiowizualna ciągle zachwyca. Mimo iż KOTOR jest utrzymany w środowisku trójwymiarowym, które nie starzeje się zazwyczaj dobrze, efekty świetlne są kapitalne, a lokacje przepiękne. Modele postaci trącą już nieco myszką, ale nie aż tak, by w jakimś stopniu to przeszkadzało. Wracając do lokacji, są to jedne z najlepiej zaprojektowanych miejscówek, z jakimi miałem do czynienia. Pustynne Tatooine, skalisty Korriban, zalesiony Kashyyyk. Nie sposób się nudzić. Planety zamieszkane są przez społeczności obcych, posiadających własne kultury, zwyczaje oraz języki. Audio również ciągle spisuje się dobrze. Klimatyczna muzyka Jeremiego Soula świetnie oddaje atmosferę gry, a gra aktorska jest najwyższej próby. Moja fascynacja Gwiezdnymi Wojnami opiera się przede wszystkim na poczuciu przygody. Stara trylogia robiła to w sposób idealny. Oglądaliśmy postaci, z którymi mogliśmy się identyfikować, które lubiliśmy. Wyruszaliśmy w gwiazdy razem z nimi. Spełnienie marzeń praktycznie każdego chłopaka lubiącego science fiction. Chociaż czy Gwiezdne Wojny to rzeczywiście jest science fiction? Niekoniecznie. To bardziej uniwersalna baśń osadzona w kosmosie. I to poczucie przygody rycerze Starej Republiki oddają bardzo dobrze. Jest to inteligentna opowieść przygodowa, w której sami możemy uczestniczyć. Dobrze napisana, ze świetnymi postaciami i angażującymi walkami. KOTOR doczekał się równie udanego, moim zdaniem, sequela z podtytułem Sith Lords, często porównywanego do Imperium Kontratakuje. Nie jest to przesadzone porównanie, bo podobnie jak druga część starej trylogii, Sith Lords jest mroczniejszy i dojrzalszy od swego poprzednika. Ja do obu pozycji wracam dosyć często. Żałuję jedynie, że nie pojawiła się póki co pełnoprawna kontynuacja cyklu. MMO Old Republic było w porządku, ale ja tak mam z grami sieciowymi, że szybko mnie nudzą. Potrzebuję angażującej mnie historii, które posiadały obie części Knights of Old Republic. Gdy zacząłem opracowywać ten materiał, powiedziałem sobie, że nie użyję na koniec tego wyświechtanego do granic możliwości zwrotu, ale chrzanić to. Moc jest silna w tych grach. Mówił Arash, do usłyszenia.